pięknie położony obiekt, zaraz wam powiem, o co chodzi. Nie wiem, czy znacie te tereny podwarszawskie. Jak się jedzie tą trasą na Piaseczno, wiecie? Wiecie, jak to wygląda. No, szosa w tej chwili nawet niezła, bo tam ciągłe remonty, ale w tej chwili niezła jest ta szosa. Dojeżdżacie do Piaseczna, po czym jedziecie tą, bo na prawo jest szosa na Grójec, a można jechać prosto na górę Kalwarii. Jedziecie na górę Kalwarii i wjeżdżacie w lasy Chojnowskie. I na światłach, jak będziecie w lasach Chojnowskich, asfalt w prawo prowadzi na Górne Zalesie. Na Górne Zalesie. I tym asfaltem jedziecie w stronę Górnego Zalesia, nie dojeżdżając do Górnego Zalesia, skręcacie ostatnią taką przecznicę, ale to już nie asfaltowa, tylko leśna, taki trakt leśny, w stronę Zimnego Dołu. Po lewej stronie piękne stawy, tam chyba trzy olbrzymie stawy są. Jeden staw jest nawet urządzony, ten ostatni jako taki ośrodek kąpielowy, bardzo ładnie urządzony, to jest Górne Zalesie. I dojeżdżacie do Zimnego Dołu. To jest to miejsce, gdzie mój batalion imienia Mączyńskiego stoczył ostatnią bitwę z Niemcami. Niemcy nas tam otoczyli. No, ale to już jest osobny rozdział. O tym zresztą kilka słów na zakończenie będę... Jeśli można uzupełnić, to wspomnę tylko, że w planie maksimum, jaki zakładaliśmy na ten rok, między innymi odwiedzenie miejsc pamięci batalionu imienia brygadyra Mączyńskiego też były, także też planowaliśmy. Natomiast w sytuacji, gdyby udało się zrobić tegoroczny marsz w cyklu dwudniowym, ale jednak plan maksimum musieliśmy ograniczyć i może za rok. W każdym razie plan jest i jakaś wizja... Jedną radę od razu, skoro macie to cudownie. Mianowicie zróbcie to już przy pełnej wiośnie, bo to jest piękny las, piękne otoczenie. W tle te jeziora są. Poza tym, w tym miejscu, gdzie myśmy stoczyli tą bitwę z Niemcami, znaczy Niemcy nas otoczyli tam po prostu. Zresztą szczegóły wam na zakończenie dzisiejszego spotkania postaram się przypomnieć. Proszę was, tam stały dwa zabudowania gospodarskie. Jedno gospodarskie należało do Gajowego, jeszcze była instytucja Gajowych przed wojną i w czasie. W tej chwili nie ma Gajowych. I Gajowy, przecież musicie wiedzieć, że to były, nie były lasy państwowe, to były lasy należące do Wilanowa, czyli były własnością hrabiego Branickiego. To Branicki były te lasy, te piękne, piękne jeziora, które tam są z tyłu, to wszystko są tereny należące do Branickich. I pierwsza ta zabudowa, to była cała gospodarka, dom mieszkalny, z tyłu były stodoły, no tak jak to w gospodarce, nawet ogród był warzywny. No i jeszcze słynny żuraw, po tym żurawiu nie ma znaku. Obok była następna gospodarka, to proszę was, był znowu, mieszkał rybak, który pilnował tych stawów, to był pracownik Branickiego. I tak to wyglądało. Jak Niemcy zdobyli ten Zimny Dół, tragiczny był koniec naszego batalionu. Myśmy cudem wyszli z tego okrążenia, znaczy nieliczni żeśmy wyszli. Niemcy jak wpadli na ten Zimny Dół, oczywiście pierwsza rzecz, wymordowali wszystkich, którzy tam byli. Wszystkich mieszkańców tych dwóch gospodarstw wymordowali, łącznie z dziećmi. Jedna dziewczynka, komaleńka, uciekła gdzieś, krzaki się schowała i przeżyła. Wymordowali wszystkich, dobijali rannych naszych żołnierzy, proszę was, no i spalili wszystko, co było do spalenia. Te chałupy, bo to były chałupy wiejskie, oczywiście stodoły, zabudowania, wszystko spalili. Nawet ten żuraw piękny, czyli studnie zniszczyli, spalili żuraw. Tylko resztkę, taki dół pozostał po tym żurawiu. I to wszystko tragicznie wyglądało. Po wojnie to było zgorzelisko. Myśmy tam w ogóle tylko z Jurkiem Skorupińskim, żeśmy tam na rowerach czasem Chyłkiem, bo tam bezpieka pilnowała, nie wolno było się zbliżać. Tam Chyłkiem żeśmy się dostawali. Ale
jak wreszcie po 89 roku, jak wreszcie komuna się rozleciała i tam, bo tam jest nadleśnictwo niedaleko przecież, Chojnowie. Tam jest dyrekcja nadleśnictwa. I moi drodzy, jak już w tym nadleśnictwie zjawili się prawdziwi leśnicy, nie łubowcy, tylko prawdziwi leśnicy, bo przeważnie to tam milicja i łubowcy tylko urzędowali, to zaczęli robić porządki. I tam pięknie urządzili to. Mianowicie, na tych terenach, gdzie były resztki po tych zgorzeliskach, po chałupach, zrobili olbrzymi parking, wyłożony kostką bauma, bardzo ładnie to zrobione jest. Dalej, zrobiony jest taki krąg, proszę was, i amfiteatr jest zrobiony. Także tam harcerze robią jakieś takie zjazdy, jakieś takie, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać. Harcerzem to już dawno przestałem być, więc tej nomenklatury nie znam. Jest piękny krąg, pokryty, zrobiony w głąb, czyli amfiteatr. Pięknie przykryty, proszę was, takimi, to jest ciekawa rzecz, bo ja akurat przyjechałem, jak oni kryli. Ten dach pokryty jest gątami, ale byście nie zgadli, to jest unikalna historia, mianowicie są to gąty robione z osiki, z drzewa osikowego. To jest rzadkość osika, maleńkie gąty takie. Ja pamiętam, jak ci taki chłopi z Augustowa robili to na zlecenie ogrodników, robili przykrywali ten krąg, ten piękny krąg. Tam jest zresztą w środku jest zabezpieczony, jest odprowadzony, rozumiesz, rolnicy koń, bardzo ładnie urządzone. Są miejsca do siedzenia na kilkaset osób, może się tam zmieścić. Proszę was. To jest bardzo ciekawe, także musicie tam pojechać. Poza tym są jeszcze tam zadaszenia porobione. Także nawet harcerze jak przyjeżdżają, to mają gdzie się przespać. Są bardzo ładne tereny. A w głębi jeziora. Przepiękne jeziora. To jest tak piękny las. No ale jest i taki element ostatnio ciekawy. Niemcy, wiecie, pamiętacie jak to śmigłowiec z towarzyszem Millerem spadł. To tam spadł. Właśnie w lasach chojnowskich. Dosłownie 200 metrów od tego placu, od tego parkingu, może 300 metrów. Tam w lesie oni spadli. I uratował ich tylko ten pilot, który jeszcze wyciągnął ileś tam metrów, że tak powiem, lot. Bo 100 metrów dalej były już jeziora, więc oni by się potopili wszyscy, łącznie z premierem i z panią Jakubowską, wszyscy by się potopili tam. I to wszystko tam się działo. Ja pamiętam, że jest, otoczyli cały ten las, prawda, bezpieka przyjechała, nikogo tam nie puszczali. Ale to już marginalna historia. Ale zaczynamy od początku. Mamy mówić o batalionie. Pan teraz nam opowiedział najpierw może jak pan sam trafił do konspiracji Narodowych Sił Zbrojnych, bo wspomnę tylko, że właśnie na terenie Piaseczna, w okolicach Piaseczna, ta konspiracja bazowała głównie na strukturach Stronnictwa Narodowego. I gdyby pan mecenas powiedział nam najpierw, jak trafił sam do konspiracji, tak. O tej konspiracji powiedzmy do Powstania Warszawskiego i kolejny etap działalności już batalionu Mączyńskiego. Bardzo chętnie. Otóż... Nim jeszcze może pan mecenas zacznie opowiadać, to ja przedstawię w dwóch słowach pana mecenasa, bo myślę, że nie wszyscy też wiedzą, kogo dzisiaj gościmy. Także ja może powiem w ten sposób, że pan mecenas urodził się w roku 20. O, nawet nie mówcie, który, bo ja jestem bardzo stary. A czyli serce krwawi. Szóstym, ósmym? Został już to stary. W każdym razie na studia, na prawo, na wydział prawa. Dżentelmeni o dwóch rzeczach nie mówią. Wiesz jakich? O pieniądzach i o metryce. Dlaczego o pieniądzach nie mówią? Bo dżentelmeni mają pieniądze. A dlaczego nie mówią o metryce? Bo dżentelmeni są wiecznie młodzi. Mów dalej. Dobrze, więc może powiem w ten sposób, że w 1937 roku zaczął pan studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przed wojną należał pan do Narodowej Organizacji Gimnazjalnej. W czasie okupacji, w czasie okupacji do Młodzieży Wszechpolskiej. No i gdy skończył pan studia prawnicze,
Został pan już po wojnie adwokatem, wpisany na listę adwokatów i ten zawód wykonywał pan aż do dziś. W zasadzie tutaj przy wspólnej kawałeczek dalej mieści się pana kancelaria adwokacka i również uzyskał pan stopień doktora. Z czego dokładnie to nie wiem, ale... Z procedury cywilnej. Z procedury cywilnej, tak. Wiem, że chociaż kocham historię. Wszystkie mnie publikują kilkunastu książek prawniczych, które są również w tej chwili wydawane. Można je dostać w księgarniach, niektóre wielokrotnie wydawane. No tylko 23 książki wydałem, nie dużo. 23, tak. I z ciekawych rzeczy, o których warto wspomnieć, był pan wiceprzewodniczącym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Naczelnej Rady. Naczelnej Rady. Wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. I również jedyny bezpartyjny. Prowadzi pan wykłady dla aplikantów adwokackich z historii polskiej adwokatury. No nie tylko, na uniwersytecie raz do roku mam też wykład z historii wymowy, no bo kończyłem Uniwersytet Warszawski, ale on dużo rzeczy pogubił, ja muszę uzupełnić. Jeszcze nie wspomniałem o Stronnictwie Narodowym, tak? Był pan prezesem Stronnictwa Narodowego. Zarządu Głównego. Zarządu Głównego w latach 90-92. Jest moje kochanie, no jeszcze najważniejsze rzeczy, nie powiedział, że moim aplikantem był Roman Giertych. To jest mój wychowanek. To zgubił tam. Drobiazg cały. Ale w ogóle całą rodzinę Giertychu bardzo dobrze znam, bo ja jeszcze pamiętam dziadka Jędrzeja. Bardzo dobrze pamiętam, bo przed wojną on mieszkał na Sadybie koło mnie, ty wiesz? Nie ma tego domu, on w czasie powstania został zniszczony. Ale Jędrzej mieszkał z całą rodziną, tam było 8 dzieci. No profesor to jest jeden, jest dziewiąty, nie? Profesor chyba jest 9 dzieckiem. Jędrzeja. Pamiętam bardzo to dokładnie. On przychodził, ja wówczas byłem w Młodzieży Wszechpolskiej, ale to był już rok 37, przy czym była historia bardzo skomplikowana, zaraz muszę wam powiedzieć. Bo ja zaczynałem gimnazjum w Częstochowie. W Częstochowie w gimnazjum były dwa gimnazja państwowe, ja byłem w gimnazjum imienia Traguta, to było gimnazjum, które przede wszystkim wychowywało samych endeków. I to była ciekawa historia, bo gimnazjum było państwowe, czyli dyrektor był legionista, czyli sanacja, a cała sztuba, wszyscy byli endekami. I myśmy mieli oczywiście tajną organizację, to znaczy Narodową Organizację Gimnazjalną, tak zwaną NOGĘ. Poza tym założyli, żeśmy sodalicję mariańską. Mieliśmy bardzo miłego księdza Koźlickiego, który nam bardzo sprzyjał. I założyliśmy sodalicję mariańską. Była to przykrywka w gruncie rzeczy była to, że tak było, młodzież narodowa była w tej sodalicji mariańskiej. Tak to wyglądało. I proszę was, z tego gimnazjum wyszło bardzo dużo endeków. Bardzo dużo endeków wyszło. Można by powiedzieć, cała rodzina Kozieleckich, cała rodzina Rajskich. Później, proszę was, kogo tam jeszcze by nie... Barański, Jasio Barański, słynny Jasio Barański. On tam w Afryce, który jest przywódcą. No on bronił Lumumbę. Lumumbę był adwokatem. Jasio był adwokatem w Kongo. W Kongo był adwokatem, później przeniósł się do... Zmarł w Brukseli. Jasio był moim starszym kolegą. Pamiętam, ryży był, prześmieszny. Był wojujący endek, narodowiec taki. Proszę was, później, no ale nie tylko Jasio, przede wszystkim, no można by wyliczać, no kilkanaście osób, wszystko, cała młodzież była endecka, no nie ma tutaj żadnej dyskusji. Co do tego, to jest sytuacja jasna. I tak było do 37 roku. W 37 roku robię maturę. To już możecie się obli... Może się zastanowić, jak ja już młody nie byłem, prawda? Ale byłem bardzo młodo, zrobiłem maturę. No i Uniwersytet Warszawski. No i oczywiście Młodzież Wszechpolska w Warszawie. Tylko że nie było już Młodzieży Wszechpolskiej, bo pan premier Sławomir Składkowski rozwiązał w Warszawie Młodzież Wszechpolską i wobec tego ówczesny prezes Zarządu Głównego, Bielecki, powołał Sekcję Akademicką Stronnictwa Narodowego. I myśmy pod tym szyldem, mieliśmy wszyscy legitymację Sekcji Akademickiej Stronnictwa Narodowego,
legitymację żeśmy nosili przy sobie, bo jak nas policja granatowa legitymowała, to jakby złapali to, że jesteśmy w Młodzieży Wszechpolskiej, to podlegamy oczywiście karze administracyjnej. W trybie administracyjnym oczywiście to wszystko odbywało, ale było to bardzo nieprzyjemne, już nie mówiąc, że inne niebezpieczne. Otóż myśmy byli sekcją akademicką Stronnictwa Ludowego. To był 1937 rok. Moi kochani, jakie to jest tragiczne pokolenie, to moje pokolenie, to wam tylko powiem taką rzecz. Na pierwszym roku prawa w Warszawie, tu w 1937 roku, było nas 900. Zgadnijcie, ilu nas żyje. No byście tego nie wymyślili. Dwóch. To jest moje pokolenie. Jeszcze jest troszeczkę starszy Franek Kamiński. Szkoda, można byłoby nawet tu ściągnąć. Franek jest trochę starszy ode mnie. On był nawet nie na moim roczniku, tylko jeszcze wyżej troszeczkę. Ale wyżej jeszcze była jedna postać, o której muszę powiedzieć. Wiecie kto? Późniejszy premier Izraela, Begin. Ja pamiętam Begina. Begin chodził na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i on skończył to prawo. Tylko on był dużo starszy ode mnie. Jak ja zaczynałem w 1937 roku, to pamiętam jego, on już skończył. On chyba w 1935 albo 1936 zrobił magisterium. Begin. To był Żyd pochodzący, proszę was, z Brześcia nad Bugiem i tutaj studiował i tutaj zrobił magisterium. Nawet tam na uniwersytecie wmurowana jest taka tablica, podobno ambasada izraelska wmurowała taką tablicę, że w tym gmachu studiował prawo późniejszy premier, już nie pamiętam jego imienia, Joachim Begin. Śmieszny facet był, niedużego wzrostu. Taki klasyczny Żyd był zresztą. No i co? Więc moi drodzy, no to już jest 37 i Warszawa. I tu jest sekcja Akademicka Stronnictwa Narodowego. Jak się kończy, proszę was, jak się kończy okres, kończy jeszcze nie zaczęliśmy od 39, prawda? 37, 39 to 2 lata. 39 zaczyna się wybuch II wojny światowej, 1 września, prawda? No, pamiętam to bardzo dokładnie. Bardzo dokładnie. A przedtem jeszcze były najprzeróżniejsze wydarzenia. Był ten tragiczny, no ale i wspaniały pogrzeb Dmowskiego, który był chowany na Brudnie. Ja pamiętam ten pogrzeb. To był największy pogrzeb w historii Rzeczpospolitej. Brało udział około 1 000 000 ludzi z całej Polski. Takiego pogrzebu nie było w Warszawie. Jego przywieziono, bo on zmarł przecież pod Łomżą. I przywieziono go. Najpierw w Łomży była msza żałobna, po czym pociągiem wieziono Dmowskiego do Warszawy, na Odkrytej Lawecie. I to był rzeczywiście triumfalny przejazd przez Polskę. Bo na wszystkich stacjach palono ogniska, no i wielkie uroczystości. No i do Warszawy trumna przyjechała i w kościele, w katedrze msza święta, a chowany jest na Brudnie. Tłumy były tak potworne, cała Warszawa była w ten czas zablokowana. Z całej Polski. Mróz był niesamowity, bo to był styczeń. To był styczeń. Pamiętam to jak dziś. Jest nawet zdjęcie z tego pogrzebu. Jest zdjęcie. Jest film zrobiony. Nie wiem, czy wyście oglądali ten film? Oglądaliście, tak. No on bardzo prymitywnie zrobiony, bo on był na taśmie celuloidowej robiony. Później był przerabiany na tą normalną taśmę i tak dalej. Ale możecie sobie wyobrazić, ile ludzi było
że kiedy kondukt żałobny ruszył na Brudno, no, z placu zamkowego na Brudno, jeszcze przez Moskierbedzia się szło, nie było trasy, tylko Moskierbedzia było wysoko, no to jest chyba z 10 kilometrów, prawda? Skromnie liczę, jeśli nie więcej. To proszę was, trumna już dotarła na Brudnie, była przy grobie rodzinnym, a tłum jeszcze stał w katedrze. Możecie sobie wyobrazić, ile ludzi było. Nikt dokładnie nie wie, czy milion, czy półtora miliona. Jedno jest pewne, takiego pogrzebu nie było. W Warszawie nie było, w Polsce. No i ten nastrój, prawda? Już nawet nie muszę mówić, jaki to był nastrój. Myśmy wszyscy intuicyjnie czuli, że coś się tragicznego zdarzyło. No, później 39 rok. 39 rok. No, ja pamiętam obronę Warszawy. Myśmy byli, jako będąc studentami, byliśmy wcieleni w tak zwaną Legię Akademicką. Była taka instytucja. Polegało to na tym, że studenci prawa, nie wiem czy w innych wydziałów, ale w każdym razie studenci prawa, byliśmy wcieleni w Legię Akademicką na Pradze, na 11 listopada. Tam w tej chwili nie ma znaku. Tam był pułk Legii Akademickiej. Tak, pułk się też nazywał Legii Akademickiej. Później po wojnie to tam bezpieka urządziła więzienie na tych terenach. To straszna historia. Na 11 listopada stał ten pułk i proszę was, i myśmy byli wcieleni i mieliśmy ćwiczenia w Cytadeli. W Cytadeli i letnie ćwiczenia w obozach. W obozach leśnych, na różnych terenach. Ja nawet nie zdążyłem wyjechać na ten obóz przed wybuchem wojny. Miałem w 1939 roku wyjechać, ale wojna wybuchła i już nie zdążyli mnie tam skierować. Franuś Kamiński, mój kolega, to jednak zaliczył ten obóz. No i wojna. Moi kochani, i wówczas jeszcze kilka słów trzeba powiedzieć o samej obronie Warszawy. Czy wy jesteście wszyscy z Warszawy, czy to jest przyjezdni? Przyjezdni. No kochani, to ja muszę wam parę słów powiedzieć na ten temat, bo to jest osobny rozdział. Ale Warszawa to jest osobny rozdział. Ja na przykład nie jestem warszawiakiem, porodziłem się w Pajęcznie, niedaleko granicy niemieckiej, proszę was, no ale 3/4 życia spędziłem w Warszawie. I ja pamiętam, że byłem młodym chłopcem, do wojska tą Legię Akademicką nie wcielono do akcji zbrojnej, do akcji bezpośredniej frontowej. Myśmy czekali na zlecenia i na decyzje. I Niemcy szybko dotarli do Warszawy. Chyba już 6 września byli pod Warszawą i zaczyna się obrona Warszawy. I tu, moi kochani, trzeba kilka słów powiedzieć o tej obronie, bo to jest rzecz rzeczywiście niepowtarzalna. Ja zresztą opisywałem w którejś z moich książek sceny z tej obrony, z nastroju, który istniał wówczas w Warszawie. I postacią taką czołową był komisaryczny prezydent Starzyński, Stefan Starzyński. Komisaryczny, bo nie został wybrany i pan premier go mianował prezydentem. Komisarz to był. I on właściwie był duszą obrony Warszawy. On był komisarzem, był w stopniu majora, został zmobilizowany. Starzyński chodził mu o duże majora i został mianowany przez prezydenta
no, który Warszawę przecież szybko opuścił. Śmigły też Warszawę opuścił. W ogóle dowództwo opuściło Warszawę. Starzyński był komisarzem cywilnym obrony Warszawy, ale był duszą obrony Warszawy. Natomiast dowódcą wojskowym był generał Rummel. Generał Rummel. No później po Rummlu był Kutrzeba. Kutrzeba wrócił z tej bitwy, którą stoczył pod Kutnem, ale z uwagi na to, że był stopniem wyższy, od Rummla przejął po Rummlu. Ale właśnie duszą obrony Warszawy to był Starzyński. No Warszawa broniła się 60 parę dni, kiedy brakło wody, elektryczności, wszystkiego. Była potwornie niszczona. Pierwsze zniszczenie to właśnie w czasie oblężenia Warszawy, a następne kompletne dopiero w czasie powstania. I wówczas pamiętam tak jak dziś, to zresztą do końca życia nie zapomnę tego, a radio jeszcze było czynne. Zresztą następnego dnia Raszyn zbombardowali, też przestał istnieć. Ale jeszcze Raszyn był czynny. I proszę was, Starzyński wygłosił mowę pożegnalną. No ja to nazywam pożegnaniem z ojczyzną. To było coś tak wzruszającego. To była mowa człowieka, który szedł na śmierć z pełną świadomością. Bo nie wiem, czy wiecie, że Rummel, z uwagi na to, że Starzyński wygłaszał przez cały czas oblężenia Warszawy, wygłaszał antyniemieckie przemówienia, bardzo patriotyczne, wiadomo było, że Niemcy go zamordują. I wówczas Rummel zgłosił się do Starzyńskiego i powiedział: panie majorze, ja mam na polu mokotowskim, bo nie było jeszcze Okęcia, lotnisko było na polu mokotowskim, tam gdzie teraz jest park. Tam były kiedyś wyścigi, później było lotnisko wojskowe było na polu mokotowskim. Rummel mówi do Starzyńskiego: panie majorze, ja mam awionetkę do dyspozycji z pilotem. To jest moja dyspozycyjna awionetka. I proszę pana, ja pana wywiozę. Niech pan opuści Warszawę, bo pan nie przeżyje tego. Niemcy pana zamordują, bo już musimy się poddać. Jutro zapadnie decyzja, bo już wiadomo było, że musimy się poddać. Tam jeszcze były dyskusje, prawda? Ale całe dowództwo, z Kutrzebą włącznie, wiedziało, że musi zapaść jutro decyzja o poddaniu się. Ja pana wywiozę, niech pan ucieka stąd, na miłość boską. I proszę was, ten człowiek odmówił. W pełni świadomy, że zginie. No i dwa dni po wkroczeniu Niemców, kilka dni później, aresztowali go i wywieźli go do obozu koncentracyjnego. I wy wiecie, że do dnia dzisiejszego właśnie nie wiemy dokładnie, gdzie on został zamordowany i gdzie został pochowany. Bo jeżeli jest grób na Powązkach, to jest grób symboliczny tylko. Niektórzy historycy twierdzą, że w czasie powstania warszawskiego został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Gross Rosen. Łącznie także z pierwszym komendantem Armii Krajowej, że oni w ten czas zostali zamordowani, w czasie trwania powstania. Ale właściwie to są tylko, no jedno jest pewne, że został zamordowany przez Niemców. Oni go wyegzekwowali w sposób okrutny i tragiczny. Ale proszę was, ja pamiętam bardzo dokładnie to przemówienie, to pożegnalne przemówienie z Warszawy. Opowiadał oczywiście, że Warszawa jest bezbronna w tej chwili, że po wielkich namysłach, mając na uwadze straty
brak amunicji, brak wyżywienia, brak wody, no wszystkiego, że było brak. Zdecydowaliśmy, że Warszawę poddajemy. I znalazł się taki akapit, który to akapit w jego przemówie, który ja będę pamiętał i pamiętam i będę pamiętał chyba do końca swojego życia. Marzyłem, mówił takim ochrypłym głosem, zmęczonym. Marzyłem, by moja Warszawa była piękna, by była wielka, by tonęła w kwiatach. Tak marzyłem. Ale kiedy patrzę na te ruiny, na groby żołnierskie i tu z balkonu ratusza, bo ratusz był na placu Banku naprzeciwko Teatru Wielkiego. Kiedy patrzę na to miasto, na płonące resztki domów, na groby żołnierskie, już wiem, że nie za 50 lat, nie za 100, ale dziś Warszawa jest już wielka, wspaniała, po wsze czasy i cisza. Cisza. Z płyty włączono. Jeszcze Polska nie zginęła. I grobowa cisza. Taka cisza, wiecie, że aż w uszach dzwoniło. Takie było pożegnanie. No i zaczęła się okupacja. Moi kochani, no myśmy oczywiście, cała Młodzież Wszechpolska, czyli Sekcja Akademicka Stronnictwa Narodowego, myśmy natychmiast weszli w podziemia. Nie było innego wyjścia, bo inaczej wiadomo, że czekał nas obóz koncentracyjny. I tak nas czekał, to jest zupełnie zrozumiałe. No i tu się zaczęło. I tu się zaczęło. Pierwszą organizacją, która na bazie Stronnictwa Narodowego powstała, tajna organizacja wojskowa, to była Narodowa Organizacja Wojskowa, czyli NOW. To była pierwsza organizacja. A musicie wiedzieć, że Stronnictwo Narodowe była najsilniejszą partią przed wojną. 180 tysięcy członków zarejestrowanych i płacących składki myśmy mieli. 180 tysięcy. Na drugim miejscu byli ludowcy, PSL. Mieli 140 tysięcy członków. Później dopiero tam gdzieś tam socjaliści, PPS. Sanacja się w ogóle nie liczyła. Myśmy byli potęgą. Potęgą. Nawet niektórzy historycy podają liczbę 200 tysięcy. Ale to już nie jest ważne, czy 180, czy 200, byliśmy najpotężniejszą partią. No i schodzimy w podziemie i powstaje Narodowa Organizacja Wojskowa, tak zwane NOW. I wówczas stała się pewna rzecz, bo już prawda, rząd jest na emigracji. Rządu tutaj nie ma. Już nie będę opowiadał tej historii, bo zanim Sikorski przecież został tym premierem, zanim Raczkiewicz został prezydentem, no więc całe tam historie są przecież. To pisane, ja zresztą sam pisałem na ten parę razy, ale to już jest marginalna mimo wszystko. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, to już jest margines. I proszę was, wówczas stała się rzecz, która bardzo skomplikowała nam życie. Mianowicie prezes Stronnictwa Narodowego, Bielecki, przysłał iskrówką, bo porozumiewaliśmy tylko przez UKF-y i iskrówki, przysłał następujące polecenie. NOW musi podporządkować się Armii Krajowej. Przy czym nie było jeszcze Armii Krajowej, był jeszcze ZWZ. Tam już nie będę opowiadał tych szczegółów, bo zanim doszliśmy do Armii Krajowej, to tam było jeszcze parę form takiego przejściowych. Ale dla jasności, dla
że tak powiem, łatwości przyswojenia sobie tych faktów, operujmy pojęcie armii krajowej. Bielecki polecił, by NOW podporządkowało się armii krajowej. No i to było nieszczęście. Bo narodowcy wiedzieli doskonale, że w armii krajowej całe dowództwo pochodziło z szeregów legionistycznych. To była sanacja. I wobec tego 50% mówiło, nie zgadzamy się, 50% powiedziało, podporządkujemy się. I tu pękło. Tu nastąpiła rysa. Nastąpiło rozdwojenie. Część akceptowała polecenie Bieleckiego, prezesa zarządu głównego, i weszli w skład Armii Krajowej. Nie odgrywali tam decydującej roli, bo łatwo było przewidzieć, z uwagi na to, że dowództwo to składało się z oficerów sanacyjnych, którzy nie kochali narodowców. Z łatwego życia to oni tam nie mieli, ale to już jest zupełnie inna rzecz. A druga część, połówka stworzyła NSZ, Narodowe Siły Zbrojne. Tak narodził się NSZ, który obliczany jest przez historyków na 90 tysięcy. To zresztą, jak podzielimy te 180 tysięcy członków na 50%, 50%, to dojdziemy do 90 tysięcy. Narodowe Siły Zbrojne w tym momencie liczyły 90 tysięcy zorganizowanych członków. No, żołnierzy tylko jeszcze teoretycznych, bo przede wszystkim myśmy nie mieli broni. Broń to trzeba było organizować, to sam rozdział. Jakbyśmy zdobywali broń, to słuchajcie, to filozof by tego nie wymyślił. Wszystkie drogi prowadziły i wszystkie chwyty były dopuszczalne. Kupowało się od żołnierzy niemieckich. Kupowało się od policjantów granatowych. Od Węgrów żeśmy kupowali pistolety. Na przykład RKM-y tośmy kupowali od Węgrów, bo Węgrzy byli przecież w bloku z Niemcami, z III Rzeszą. Ale oni byli po naszej stronie. Ci żołnierze, ci oficerowie węgierscy, tam było zresztą wśród Węgrów, było cały szereg rodzin polsko-węgierskich. Był na przykład taki mój kolega Hasnosz, który był Węgrem, żona miał Polkę, ale on się za Polaka uważał. I ci Węgrzy mieli pełne uzbrojenie, dostawali od Wehrmachtu. I myśmy od nich kupowali wszystko, co tylko można było kupić. RKM-y, pistolety, PM-y, pistolety oczywiście, KB i tak dalej, i tak dalej. No najcenniejsze były pistolety, czyli ta szybkostrzelna broń, prawda, pistolety maszynowe. Ale wszystkim krótka, steny. Z tym, że Węgrzy nie mieli stenów, Węgrzy mieli Bergmany. Ta szybkostrzelna broń, krótka, odpowiednich stenów, to były Bergmany. Bardzo to sprawna broń. No i tak mamy już Narodowe Siły Zbrojne. No ale nieszczęściem polskich środowisk to jest co? Że jak jest dwóch Polaków, to są trzy zdania. To są trzy zdania. No jest. Narodowe Siły Zbrojne już są, mamy te 90 tysięcy członków. Wydawało się, że jedziemy już na dobrym koniu. Ale to był początek dopiero. Bo następuje następny podział, moi drodzy. Następny podział. To jest osobny rozdział. To jest osobny rozdział. I ten podział wyglądał w ten sposób, że powstały właściwie dwie grupy, dwa NSZ-y były. Jeden NSZ, któremu przewodził słynny Kmicic,
pseudonim Kmicic. I drugi NSZ, ten nasz NSZ, którego przywódcą był pułkownik Lesiński. Pułkownik Lesiński. Tak. Jego nazwisko prawdziwe to było major, później dostał nominację na pułkownika, na podpułkownika Rak. Jego nazwisko był Rak. Jeszcze przed Rakiem jeszcze byli inni, ale to już nie chcę wam zamulać pamięci, bo to już chyba operowanie nazwiska nie ma większego znaczenia. Chodzi o same fakty. Fakty się liczą, prawda? Fakty są najważniejsze. No i moi drodzy Państwo, czyli mamy znowu podzielone Narodowe Siły Zbrojne. Jest grupa, która organizowana była przede wszystkim przez członków dawnego ONR-u przedwojennego, czyli Obozu Narodowego Radykalnego. I tam przywódcą i naczelnym komendantem jest Kmicic, pseudonim Kmicic, jego prawdziwe nazwisko Klukowski, o podwójne miał zresztą nazwisko. Proszę Was, no i jest ta druga grupa, gdzie, jak powiedziałem, Lesiński jest naszym szefem. Zresztą przed Lesińskim już było dwóch innych. I mój batalion imienia Mączyńskiego jest oczywiście w tej drugiej grupie. Pułkownika Lesińskiego. Czyli w tej grupie, w tym pionie, który był organizowany przez dawnych członków Stronnictwa Narodowego. Tam grupa Kmicica to są dawni ONR-owcy, a tu jest grupa dawnego Stronnictwa Narodowego i to jest grupa Lesińskiego. I mój batalion jest w tym pionie. Tych batalionów i tych jednostek jest tam bardzo dużo, ale w dniu dzisiejszym mamy mówić o batalionie Mączyńskiego. Moi kochani, historia tego batalionu Mączyńskiego jest bardzo prosta. Wyobraźcie sobie, że trzech łowców, założycielami tego batalionu Mączyńskiego, było trzech chłopców sekcji akademickiej Stronnictwa Narodowego, czyli z dawnej młodzieży wszechpolskiej. Pierwszy to jest Florian Kuskowski. Pseudonim Szary, pierwszy dowódca batalionu, zginął pierwszego dnia od razu. To jest pierwszy. Drugi założyciel tego batalionu jest Zaremski. Też prawnik, bo Szary, czyli Florian, kończył prawo. Tylko był starszy dużo ode mnie, on parę lat przede mną skończył prawo. Jestem chyba w 6 roku skończył Wydział Prawa. Drugim założycielem był Zaremski, pseudonim Marian. Marian. To już jest drugi. Trzeci był Rzychowicz, pseudonim Wiktor. Bronek Rzychowicz, mój serdeczny przyjaciel. Też zginął pierwszego dnia powstania. Pod Konstancinem zginął. Tak. To jest ten trzeci. Proszę Was. I czwarty to siedzi tu na tej kanapie. Ja jestem ten czwarty. Myśmy w czwórkę założyli batalion. I tak się zaczęło. I tak się zaczęło. Wydana jest książka bardzo ciekawa. Nie wiem, czy byście widzieli. Gdzieś poszukaj, gdzie jest moja teczka. Poszukajcie, gdzieś ta moja czarna teczka. O, tu jest! Właśnie, kolego. Ja muszę wam pokazać tą książkę. Bo jest wydana książka. I książka jest w bibliotece chyba. O, też to jest, właśnie tak. Jeśli ktoś będzie zainteresowany. Otóż, moi drodzy Państwo, jest w ogóle o NSZ jest wydana dość obszerna literatura. Ja już nie chciałem tego wszystkiego zabierać, bo to musiałbym 5 teczek ze sobą zabrać. Jest bardzo, bardzo ciekawa. Jest wydana, to są 3 tomy, proszę Was. Bardzo ciekawa jest, proszę Was, książka wydana przez Żochowskiego. On był szefem sztabu NSZ-u.
później w Australii zmarł, a to jest książka wydana o naszym batalionie. Samodzielny batalion imienia brygadiera Mączyńskiego, NZ 39-45. Ona jest tu, ja tu jeden egzemplarz wniosłem i możecie, warto przeczytać to. Tam znajdziecie historię. Ja nie chcę was znużyć, ale kilka słów trzeba o tym batalionie powiedzieć. No, tu jest bardzo dużo zdjęć. Znajdziecie i moje zdjęcie. Bardzo dużo, dużo ciekawych postaci. Wiele, wiele nazwisk, które nie będą wam obce. Tutaj na przykład są bardzo ciekawe zdjęcia właśnie. No, a jeszcze jednego zgubiłem, piątego z założycieli, mianowicie Franek Kamiński. To był ten piąty. Czyli pięciu nas było, nie czterech, tylko pięciu. To nawet jest świetne zdjęcie Franka Kamińskiego w towarzystwie. Tu macie zdjęcia, proszę was, Szarego i zdjęcie Kozakiewicza. Muszę wam kilka słów o tej postaci powiedzieć. On w czasie powstania występował pod pseudonimem Bary, major Bary. On nigdy nie był majorem, ale przyjął sobie takie taki kot wojskowy, major Bary, fantastyczny, odważny facet. I on zorganizował, porozumiał się z Borem Komorowskim i on zorganizował w czasie powstania żandarmerię wojskową. On był szefem żandarmerii, urzędowali w ratuszu. I do ratusza przylegał pałac. To jest pałac Szpigla chyba, tak się to nazywał. I ten pałac był nie do zdobycia. Ratusz nasi chłopcy zdobyli bardzo szybko i nie można było zdobyć tego przylegającego pałacu. On był tak doklejony do ratusza, naprzeciwko Teatru Wielkiego. No i parę dni trwało. Zdobywanie frontalne było niemożliwe. Niemcy byli tam uzbrojeni, tak? I proszę was, była tragiczna historia, jak się do nich dobrać. I on wymyślił. On wymyślił. Wiecie w jaki sposób? To później był taki film zresztą, metodą Riffifi. Przez dach! Był taki film, Riffifi. Otóż on wymyślił następujący sposób. Oni byli zakwaterowani, nasi chłopcy byli zakwaterowani. Ten oddział, o którym on przewodził, Bary, byli zakwaterowani w ratuszu. Tam w tej chwili jest bank. Naprzeciwko. Tam dzisiaj byliśmy, także kojarzymy. O! To jest dawna sieć. Tam Starzyński właśnie urzędował. Ale w tej chwili to jest bank. Niemiecki czy angielski bank. W każdym razie jakiś zagraniczny bank. To jest tak. Byliście tam na placu bankowym właśnie. I tam z lewej strony jest tam, gdzie jest w tej chwili Ministerstwo Sportu, to jest ten pałac, który trzeba było zdobyć, ten niemiecki pałac. I on zorganizował grupę, weszli na dach pałacu, bo to jest dawny pałac. Ten ratusz to jest dawny pałac. Weszli na dach, to jest bardzo wysoki ten pałac, tam chyba 4 albo 5 pięter. Z dachu na linach spuścili się na ten dach tego sąsiedniego pałacu, przebili się przez dach i zaatakowali Niemców znienacka od środka. I w ciągu pół godziny zdobyli cały ten pałac. To był fantastyczny numer. To wykonał Bary. To był Bary. On zresztą zaczynał karierę w naszym batalionie, ale później już zajmował się tylko żandarmerią, w Komendzie Głównej Armii Krajowej i z nami nie miał żadnego, on zresztą dawno już nie żyje. Notabene niedawno spotkałem jego córkę, która jest adwokatem, nawet w moim zespole aplikowała, jestem w sądzie i nagle jakaś pani podchodzi do mnie, dzień dobry panie mecenasie. Ja tak patrzę, przede mną stoi bardzo przystojna pani, no to chętnie patrzę, prawda? I mówię, no zaraz, skądś koleżankę znam. No pani mecenasie, ja byłem aplikantką, ja jestem córką Kozakiewicza. Ja mówię, Barego, tak, no to pamiętam, tak, ona jest adwokatem. Córka Barego, żyje w Warszawie.
pracuje w jakiejś tam firmie, jest radcą prawnym. To był Kozakiewicz, tak. Otóż, moi kochani, no i jest ten batalion. Teraz ten nasz batalion, jak powiedziałem, był w pionie Lesińskiego. W pionie Lesińskiego i myśmy mieli jedną rzecz bardzo ważną. Mianowicie pod Warszawą znajduje się fabryka papieru Mirków. Nie wiem, czy wiecie, gdzie to jest? Słynny Mirków. Jak się jedzie do Wilanowa, ale to teraz ona Wiślańską, prawda? To po lewej stronie w głębi, przed Konstancinem, w głębi są zabudowania dawnej fabryki Mirkowskiej. Tam jeszcze zabudowania są, ale fabrykę już dawno Finowie wykupili, tam coś tam robią, ale to już nie ma tej fabryki. I myśmy mieli tam centralę. Bo tak się składało, że dyrektor, to była zresztą spółka akcyjna. Głównym akcjonariuszem był znana rodzina Natansonów, a dyrektorem był Endek. Ja tam zresztą wymieniam jego nazwisko. To już nie jest ważne. I dzięki dyrektorowi myśmy po prostu uzyskali miejsce pobytu. I nasz dowódca, Szary, dowódca naszego batalionu, został zrobiony komendantem straży przemysłowej, straży ogniowej, bo ta fabryka miała straż ogniową własną. Był taki domek wybudowany przy wejściu do fabryki, zresztą tego domku już nie ma, zniszczony został. I Florian Kuskowski, czyli Szary, dowódca naszego batalionu, był tam formalnie był komendantem straży ogniowej. Ale on nawet nie widział sikawki, prawda? Bo był po prostu dowódcą naszego batalionu. I myśmy mieli tam centralę. Ten domek taki jednopiętrowy, który był przeznaczeniem, był to dom taki organizacyjny dla straży przemysłowej, to muszę wam powiedzieć, to był skład amunicji. Tam wszystko było u niego. W podziemiach były RKM-y na pierwszym piętrze, były CKM-y. No w ogóle, jak się tam do niego, do Szarego wchodziło, to jak się wchodziliście do jakiegoś, do arsenału. To był arsenał dosłownie. No i oczywiście tam żeś od razu zorganizowaliśmy podchorążówkę. Tam odbywało się szkolenie. Naprzeciwko przecież są olbrzymie tereny lasów kabackich. W lasach kabackich odbywaliśmy nocne ćwiczenia, bo pod Chorążówką myśmy ćwiczyliśmy w lasach kabackich, prawda? No to osobny rozdział, wiecie, to wszystko pod bokiem Niemców. Jak się to opowiada cudzoziemców, to oni tak patrzą, słuchają, kręcą głowami i myślą sobie, Czy to możliwe? W Polsce wszystko było możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Mnie zresztą, a propos, to muszę wam powiedzieć, opowiadał bardzo ciekawą rzecz pan Wajda Andrzej. Oczywiście chodzi o tego reżysera, który był moim znajomym, moim klientem był. Znam pana Andrzeja bardzo dobrze i on mi opowiadał taką historię. Mianowicie Wajda między innymi, on zrobił dwa wspaniałe filmy. Mianowicie film o powstaniu, nie wiem, czyście widzieli ten film, o powstaniu. Wszystko dzieje się taki tytuł kanał tego filmu. To jest wzruszający film. No i drugi to jest proszę was, o Łodzi ten film. To są dwa wspaniałe filmy. I ten kanał zrobił furorę. I między innymi zaproszono jego, Wajdę, do Stanów Zjednoczonych, do Chicago, bo tam najwięcej Polaków. Chicago, wiecie, po Warszawie jest największym miastem polskim, prawda? Bo prawie 750 tysięcy Polaków mieszka w Chicago, nie wiem, czy wiecie. To jest największe miasto po Warszawie. No i ten film zrobił niesamowite wrażenie. On mówi, wie pan, no
widownia zapartym tchem oglądała. No, to jest wzruszający film. Wzruszający film. Tragiczny film. Nie wiem, czy byście widzieli ten film. Słuchajcie, jakby kiedyś trafiła wam się okazja, obejrzcie. Obejrzcie. Wszystko dzieje się w kanałach. Oddział po upadku Starego Miasta kanałami przedostaje się do centrum. I to jest historia tego oddziału. Tragiczna historia. Oni giną, prawda? No w ogóle tragiczne dzieje oddziału, które przechodzi kanałami, tymi kanałami podziemnymi do centrum. Bo Starówki już nie ma, kupa gruzów. I kiedy ten film się skończył, mówi Wajda, a było tam także wielu dziennikarzy amerykańskich, którzy byli pod wielkim wrażeniem tego filmu. I po zakończeniu filmu podchodzi do Wajdy jakiś dziennikarz i mówi do niego, proszę pana, gratuluję, no wie pan, wspaniały film. Ale wie pan, jak pan wymyślił koncepcję, żeby wprowadzić całą akcję do podziemia, do kanału. Już to genialny pomysł jest. Wojta mówi, wie pan, ja tak patrzę na niego. I mówię, panie redaktorze, żaden pomysł, ja niczego nie wymyśliłem. To tak było! Ten dziennikarz spojrzał na Wajdę, robił taki ruch i odszedł, mówi, panie mecenasie, on nie uwierzył w to. On nie uwierzył, że mogło to wyglądać. Że to nic nie było wymyślone. To jest historia oddziału, który ze starówki przebija się kanałami i ginie. Przecież tragiczna historia, tam prawie wszyscy giną. Sceny są no tak nieprawdopodobne, że to trzeba nerwy rzeczywiście mieć z żelaza, ze stali, żeby to wszystko przeżyć. Czy oni się czołgali. Na kolanach się przechodzi, bo w niektórych momentach ten kanał jest bardzo niski. Tam nie można iść prosto, tylko trzeba na kolanach. No nieprawdopodobne rzeczy. Te kanały zresztą są odtworzone częściowo. I można przerwać na sekundę? Proszę bardzo. Mecenasowi. Właśnie miejsce, które pokazywaliśmy z Łukaszem wam na placu Krasińskim. Właz, który jest zaznaczony. To wyjście tam. To był właz, który tak. Ostatnio oddziały ze Starówki się ewakuowały. Tak. I z tej akcji ewakuacyjnej właśnie głównie słynie major Barry, bo on jest identyfikowany z tymi oddziałami żandarmerii, tak. Które nie wpuszczały tam ludzi z bronią, nie wpuszczały rannych. On pilnował. Tak, to jest do niego taka, mają duże pretensje. Taka czarna legenda. Barego tak. Ale niesłusznie on miał takie polecenie komendy głównej, dlatego że tam tłum się rzucił i trzeba było tylko rannych przepuścić. Rozumiecie? Kobiety, ranni i dzieci, tak. Znaczy, nie, dosłownie dzieci, najmłodsi musieli, wszystkim ranni. I do Barego mieli bardzo duże kłopoty, bo on ze swoimi żandarmami pilnował, żeby nie dostawali się ludzie, bo tłum mógłby zablokować kanał i w ogóle byłoby wielkie, niż wszyscy by zginęli, udusiliby się wszyscy. O, widzieliście to wejście, ten właz? No to jest ten głaz. Któryś z kolegów to zdaje się wyrażał wątpliwości, że on jest zbyt mały, żeby tam się dało wejść. A, kochani. Chyba kolejny. Na kolanach. Oni szli na kolanach. Na kolanach. Ale ja wam powiem coś więcej. Jeden z moich kolegów przeszedł tą drogę. I o to chodzi, że tam jeszcze przecież to były ścieki, odchody. Nieprawdopodobny smród. On mówi, człowieku, ja przez miesiąc nie mogłem się pozbyć tego smrodu. Ja w nocy się budziłem, a to nieprawda już, że ja czułem. I ja czułem ten zapach tych kanałów. To jest tragiczny film, ale prawdziwy w 100%. Tak to wygląda. No ale moi drodzy, Warszawa padła. No, myśmy zeszli w podziemie, powołaliśmy ten batalion. Jest ten batalion. Ćwiczenia odbywamy w Lasach Kabackich, w Lasach
i tam dalej właśnie za Piasecznem, bo tam olbrzymie tereny leśne są. Ja tam podchorążówkę kończyłem, zresztą zabawna historia, bo robiłem podchorążówkę, a równocześnie wykładałem tam, z uwagi na to, że już w międzyczasie skończyłem prawo na tajnym wydziale, bo jeszcze na tajnym wydziale, trzeci, czwarty rok kończyłem na tajnym wydziale prawa. To jest osobny rozdział, proszę was. To jest kawał historii Polski i naszej młodzieży. Ja robiłem podchorążówkę i równocześnie dla tych kolegów wykładałem prawo, teorię prawa. Bo już byłem magistrem i Florian Szary prosił mnie, słuchaj, błagam cię, rób wykłady z prawa, żeby oni podstawowe rzeczy, pojęcie państwa, pojęcie narodu, wiecie, podstawowe rzeczy, prawo konstytucyjne i tak dalej, podstawowe rzeczy. No i ten batalion, moi kochani. Wspaniali chłopcy, myśmy mieli parę, łącznie to były batalion, no to są trzy plutony, czyli 300 z czymś osób batalion mieszczył. No ilu nas żyje, to już lepiej nie mówić, to tragiczne historie są. No i powstanie. Pierwszego dnia, przy czym była taka historia, że nasz batalion w związku z powstaniem miał tak zwane założenia ochronne, to znaczy my mieliśmy działać na obrzeżu Warszawy. Wilanów, Mierków żeśmy zdobyli w ciągu godziny, całą fabrykę żeśmy zdobyli w ciągu godziny, dosłownie. Zresztą dość łatwo nam poszło, bo tam siedzieli, bronili tego Mierkowa wermachtowcy, ale wiecie, tacy Niemcy przeszywani, Mazurzy, gdzieś Ślązacy, wiecie. I oni właściwie chętnie się poddawali. Czyli zdobycie Mierkowa poszło bardzo, tam parę trupów tylko było. Większość się poddawała tych Niemców. Myśmy ich rozbrajali, broń żeśmy zabierali, a ich żeśmy puszczali na wolną stopę. Tak. Oni jeszcze byli szczęśliwi, bo uciekali od razu. Tak. Tam wielu pochodziło ze Śląska, tych Forzojczów, prawda, było. Poza tym Mazurów tam było. To już właśnie z tymi Mazurami, to wiecie, jak było. Więc moi kochani, to był początek. To był początek. Trzeba było dawać ochronę Mokotowowi. No ale to była teoria. Bo Niemcy ściągnęli od razu pod Warszawę. Niemcy zadecydowali, że to ma być miasto zdobyte przez nich. Nie chcieli oddać, to w ogóle, bo jak spojrzycie na mapę, to Warszawa jest na tej trasie na Berlin przecież. Przecież z Warszawy do Berlina prosta droga. Prosta droga. Od granicy naszej to ile tam jest? 90 km, prawda? Do granicy jest około 200, no to bliższe. To jest prosta droga. I Warszawa była w całej koncepcji obrony Berlina była bardzo ważnym punktem. I wiadomo było, że Niemcy nie oddadzą tego. Trzeba było bronić tego. No ale myśmy także z kolei wiedzieli, że trzeba wobec tego, że skoro to jest tak ważny punkt, to trzeba ten punkt zdobyć. Bo przecież za Wisłą, w zasięgu ręki, już po drugiej stronie Wisły, czyli w Warszawie, były już nasze wojska przecież. Byli już, proszę was, Rosjanie, czyli nasze oddziały były przecież. Nasze oddziały były. Tylko, że Stalin wydał rozkaz, nie wolno pomagać powstańcom, nie wolno wchodzić do Warszawy. Przecież mogli nam pomóc i mogliśmy Niemców załatwić w sposób bezbłędny. I proszę was, co się dzieje dalej? To jest bardzo ważny moment, tragiczny moment. Niemcy ściągają
czołgi i otaczają Warszawę takim wieńcem składającym się oczywiście z czołgów, z armat szybkobieżnych. Warszawa jest otoczona. No, bo już zapadła decyzja, Warszawa musi być zdobyta. Hitler powiedział, użył jednego słowa, Ausrottung, czyli ma być pulverisiert, ma być sproszkowana, zniszczona kompletnie. Naszym założeniem było chronić, bronić tej flanki wschodniej i w odpowiednim momencie wejść na Mokotów, co już było niewykonalne, bo na drodze stanął wianuszek czołgów. Oni ściągnęli sto kilkadziesiąt czołgów, Warszawa była otoczona czołgami, no i przebicie się, a myśmy mieli co? KBK i to wszystko, prawda? I pistolety maszynowe, to broń przecież była tylko ta kradziona albo kupowana. To była prowizorka. Czyli zapadła decyzja wówczas, Szary wydał decyzję, dowódca batalionu, nie ma mowy o wchodzeniu, bo to byłoby samobójstwo, bo w ciągu pół godziny zginie cały batalion. No cóż, z gołymi rękami na czołgi, no szaleństwo. Wobec tego idziemy na Konstancin. Tylko jednej rzeczy żeśmy nie wiedzieli. Nie mieliśmy pełnego rozpoznania. No, nie było to wykonalne. Mianowicie, że Niemcy już pobudowali bunkry. Między Mierkowym a Konstancinem były już bunkry porobione. A wiecie w związku z czym? Bo oni tam montowali te zenitówki. To znaczy armaty, które ostrzeliwały samoloty, które nadlatywały nad Warszawą. I to było wszystko zabetonowane głęboko w ziemi. No i jak nasza artyleriera poszła na Konstancin, żeby zająć Konstancin, to nadzialiśmy się na te bunkry. No to był tragiczny dzień. I pierwszego dnia zginie nasz dowódca, Szary, mój kolega serdeczny, Florian Puskowski. Ginie następny mój serdeczny kolega, Wiktor, ten jeden z tych założycieli, Żychowicz. No, ginie znakomita część batalionu. Ci, co się przebili, przebiliśmy się, ominęliśmy Konstancin. Batalion zrobił wobec tego koło, wcisnęliśmy się między Konstancin a Piaseczną nocą i przeszliśmy na lasy, które się ciągną aż do góry Kalwarii. To jest teren lesisty, bardzo zalesiony. No i zatrzymaliśmy taka wieś Czarnków. W tych lasach czarnkowskich żeśmy się zatrzymali. No i oczywiście przegrupowanie, wywożenie rannych, prawda, bo trzeba było porozwozić do najbliższych szpitali, Piaseczno, Góra Kalwaria i tak dalej. Proszę was. I decyzja, co robić dalej. Co robić dalej? Powstanie trwa. Przebicie się do Warszawy jest niemożliwe, bo Warszawa jest zamknięta, otoczona czołgami. Nie jest to możliwe. Wobec tego, jaka koncepcja? Trzeba wyciąć te oddziały niemieckie, które tutaj wałęsają się wokół Warszawy. Oddziały niemieckie. No i dochodzi do bitwy, do bardzo tragicznej bitwy, prowadzona takiej wsi, która się tak dziwnie nazywa Zaczarnkowym. Mianowicie Niemcy postanowili tą wieś spacyfikować. Ona się nazywała Piskorka, ta wieś. Ona istnieje do dnia dzisiejszego. Znana wieś, Piskorka. Niemcy podeszli pod tą Piskorkę, tylko nie wiedzieli,
o jednej rzeczy, że do tej piskorki my godzinę wcześniej żeśmy już wtargnęli, okopali żeśmy się i czekamy na nich. No i przywitaliśmy ich oczywiście nie pocałunkami, tylko seriami. I Niemcy wycofali się. Zginęło tam kilkanaście Turków. My nie wiemy dokładnie, domyślamy się tylko, bo później wywożono ich tam. Wycofali się, ale spalili tą wieś. Piskorka została spalona, prawie cała. Bo ostrzelali wieś, mianowicie nabojami fosforowymi. Oni używali fosforowych nabojów. No, większość naszych wsi miała poszycie drewniane, prawda? Dachy drewniane były, dogąty i tak dalej, bądź jeszcze słomiane były. I to wszystko tak gdzieś prawie połowa wsi się spaliła. Ona już dokładnie jest odbudowana teraz. Tam zresztą pomnik jest postawiony w tym miejscu, gdzie się tą bitwę stoczyli. I Niemcy się wycofali. Myśmy po załatwieniu tej piskorki, problemu piskorki, wiedzieliśmy, że Niemcy tu przyjdą do nas, bo to było oczywiste, że nie odpuszczą, ściągną wojska z góry Kalwarii, bo przecież front był w górze Kalwarii, na Wiśle. Tam stały duże oddziały niemieckie. Wobec tego, moi drodzy, postanowiliśmy, dowódca postanowił, dowództwo już objął Antek, zresztą mój kolega także, jego nazwisko prawdziwie Orłowicz, także prawo ze mną studiował, na jednym roku żeśmy byli. Jeszcze pamiętam, przed wybuchem powstania, ostatnie egzaminy żeśmy zdawali u profesora Siermińskiego na Żoli Bożu. Jednego dnia żeśmy z Antkiem zdawali egzamin z prawa karnego i z procedury karnej. Antek objął dowództwo, on pochodził z Ogródka Jagiellońskiego. No już nie muszę wam powiedzieć, że jest także wychowanek młodzieży wszechpolskiej, ale lwowskiej. Ogródek Jagielloński, studia oczywiście we Lwowie, na Uniwersytecie Jana Kazimierza. No i moi kochani, co dalej? Co dalej? Więc przechodzimy na te lasy, które otaczają Zimny Dół. Kwaterunek mieliśmy tam dość prosty, bo były te zabudowania na Zimnym Dole. Oczywiście ci właściciele tych zabudowań bardzo chętnie nam odstąpili stodoły. W stodołach się oczywiście tam kwaterujemy. No i co dalej? Czekamy na rozkazy, co robić dalej. Powstanie Warszawa jeszcze walczy. Warszawa trwa. Przebijanie się do Warszawy jest technicznie niewykonalne. Z uwagi na to, że jak powiedziałem, otoczona jest Warszawa przez oddziały niemieckie. Wobec tego, jakie wyjście? Można jeszcze iść w Góry Świętokrzyskie, prawda? Gdzie działała Brygada Świętokrzyska. Któregoś dnia oczywiście zakwaterowaliśmy się, robimy tam oczywiście normalne ćwiczenia, normalne przeglądy, tak jak to w jednostce partyzanckiej się to dzieje. I któregoś dnia przybiega jakaś dziewczynka z Jazgarzewa. To jest jedna ze wsi położona tam za Piasecznym, w stronę Góry Kalwarii, Jazgarzew się nazywa ta wieś. I mówi, że chciałaby z dowódcą rozmawiać. No kierujemy ją, tą dziewczynkę, do Antka. I ona mówi do Antka, proszę pana, zróbcie coś, bo do Jazgarzewa przyjechali żandarmi z Pruszkowa. Oczywiście na podwodach. Nie samochodami, tylko podwody mieli. Normalne furmanki, takie platformy, jak oni Niemcy mówili. Zaprzedzone w konie. Rabują, aresztują ludzi, no i robią pacyfikację w Jazgarzewie i w sąsiednich wsiach. Trzeba z nimi coś zrobić. Łagalna prośba do Antka, żeby z tymi Niemcami zrobić porządek. No
no to dobrze, mówiłam, tak to my tu ich przywitamy, zaczekamy na nich. No i moi drodzy, zaczekaliśmy na nich, na tej drodze, która prowadzi wzdłuż lasu. Okopali żeśmy się w lesie, żebyśmy byli niewidoczni. Przesada z tym okopaniem, w każdym razie ochronę mieliśmy przy pomocy gałęzi i tak dalej. I czekamy na nich, no i jadą. No i przywitaliśmy ich. Przywitaliśmy ich serdecznie. Bardzo serdecznie. Moi drodzy, jeden z nich uciekł. Tam była cała banda tych żandarmów. Jeden z nich uciekł i zawiadomił dowództwo. No i stało się. Myśmy ich przywitali o godzinie 9 wieczór, a to był sierpień, 24-25 sierpień. Noc, to już była prawie noc. No to wiedzieliśmy, co będzie dalej. Bo ten, co uciekł, oczywiście zawiadomił dowództwo i oni ściągnęli 1200, proszę was, uzbrojonych wehrmachtowców. Nawet czołgi były. Uzbrojeni tak, otoczyli las i o 4 nad ranem zaczęło się oblężenie. A u was ilu było? Słucham? A u was ilu było kluczowych? Z całego batalionu pozostała tylko jedna kompania leśna. Czyli było 150 osób. Bo z całego batalionu, po tej masakrze tam pod Konstancinem, część zresztą już nerwowo nie wytrzymywała i, że tak powiem, po prostu prosiła o zwolnienie. Pozostała nas jedna kompania. Kompania leśna została nas. No i obrona. No i to była ta tragiczna obrona. Ta tragiczna obrona Zimnego Dołu. A do końca życia ten Zimny Dół będę pamiętał. To była, mówiąc sportowo, gra do jednej bramki. Niemcy mieli taką przewagę liczebną i siłę ognia mieli taką, żeby się byli na straconej pozycji. Przy czym było jeszcze o tyle tragicznie, że myśmy byli w tych zabudowaniach tutaj gospodarskich, tam był jeszcze taki wybieg, taka łączka wewnątrz tego lasu i stał olbrzymi stóg siana. Za tym stogiem siana dowódca, czyli Antek, ustawił CKM, nie RKM, już CKM-u żeśmy nie mieli, zostawiliśmy. W Konstancinie zostawiliśmy RKM, ustawił RKM i broniliśmy Zimny Dom, miał dobrą osłonę. Ale po lewej stronie były te jeziora. Między jeziorami były przejścia, takie wały ziemne. I myśmy bronili tych przejść, broniliśmy wejścia na to centrum. Dlatego, że oni otoczyli nas ze wszystkich stron i tymi wałami uzbrojeni, oczywiście tylarierką, szli i starali się zaskoczyć nas od tyłu. No i myśmy bronili wejścia, oczywiście zejścia między tymi jeziorami. No kiedy skończyła się już nasza amunicja, pozostała tylko jedna szansa dla tych, którzy przeżyli. Po amunicji każdy z nas miał niewiele, ja miałem raptem 9 naboi, wystrzelałem te 9 naboi. A Niemcy byli tak uzbrojeni, bo oni mieli przecież RKM-y, mieli PEM-y, czyli pistolety maszynowe. Była to historia rzeczywiście beznadziejna. No i w trójkę żeśmy bronili tego wejścia z jeziora, przejścia, tego wału żeśmy bronili, tego wejścia między jeziorami. I wycofujemy się, zbliżamy się oczywiście, czołgamy się, zbliżamy się do tego, proszę was, centrum
gdzie, proszę was, stoją te dwa zabudowania. No i widzimy tragiczną historię. No widzicie, on stuk się pali. Co się okazało? Mianowicie Niemcy zaczęli strzelać tą bronią fosforową. Z pełną świadomością, że ten stuk zacznie się palić i w ciągu 30 minut spali się. No i ci, którzy stali z RKM, nie mają osłony. No i oczywiście w ciągu 5 minut zginął dowódca Antek, Marian Orłowicz i jeszcze dwóch amunicyjnych, dwóch żołnierzy. Trójka zginęła, on się zresztą żywcem spalił. Dlatego, że był, ten stuk się na niego, on już był ranny, stuk się przewrócił i także z niego pozostały tylko buty, dosłownie. Żywcem się spalił. No i teraz dowództwo obejmuje Miłosz, poruczyk Miłosz, pseudonim też. Oczywiście Wszechpolak, wszystko Wszechpolacy. No i jedyna szansa wycofać się, wyjść z tego kotła. No i tu sekundy już decydowały. Myśmy się przebijali przez ten las, oczywiście częścią czołgali, żeśmy się. No i tak dotarliśmy do Jazgarzewa, do cmentarza Jazgarzewskiego i na tym cmentarzu zalegliśmy jego, się po wojskowej mówi. Moi drodzy, tragiczna historia, prawda? Taki, że taki to był koniec tego batalionu. A co się stało z chłopcami z tego batalionu? Na zakończenie muszę wam to powiedzieć. Otóż część z kolegów poszła do Brygady Świętokrzyskiej. No, dzieje Brygady Świętokrzyskiej są bardzo smutne. Oni się przebijali przez Czechosłowację do Andersa. Część przeszła. Część przeszła. Część nie wytrzymała i została. Część z naszego tego z tych resztek batalionu, czyli z kompanii leśnej, poszła w podziemie. No mówiąc krótko, lązowato, mieszkaliśmy na terenach wokół Piaseczna. Mieliśmy tajną drukarnię w Zalesiu Dolnym i na takim powielaczu ręcznym drukowaliśmy pismo, tygodnik. Barykada się nazywa. Pierwsze artykuły w tej barykadzie opublikowałem. Zresztą ci, którzy poszli do brygady, którzy poszli jeszcze dalej na południe, oni właściwie prawie wszyscy poginęli. Ta brygada zresztą przeszła bardzo ciekawą historię. Jest taka ciekawa książka Stanisława Żuchowskiego, Narodowych Sił Zbrojnych. On był, proszę was, w dowództwie brygady. Był szefem sztabu nawet. Bardzo ciekawe zdjęcia są tutaj. On opisuje całą historię tej brygady, ale to już jest zupełnie inna bajka, która nie na dzisiaj. To jest temat, który wymagałby osobnego omówienia. Czyli puentując, trzeba powiedzieć tak. Batalion Mączyńskiego skończył swoją historię na Zimnym Dole. To już był koniec. Tam jeszcze były tragiczne historie, bo część kolegów była aresztowana przez bezpiekę. SBC-ja wyłapywała nas wszystkich. Byli sądzeni w procesach. Tu zresztą opisywany przez Żabowskiego, a to były tragiczne rzeczy. Bardzo smutne. Wyroki straszne. Najlepsze w Baku 8-10 lat
wiedzieć. Ja zresztą parę dni temu zmarła jedna z łączniczek naszych, pani Wisłocka, która była skazana na 6 lat więzienia. Łączniczka naszego batalionu. W ogóle historia tego batalionu była już bardzo smutna. Właściwie ci, którzy przeżyli, mieli tylko jedną szansę, wejść pod ziemię. No, ale nie było takie proste. Mnie się udało to, bo oni nie znali mojego nazwiska. Ja miałem pseudonim Zych, Jerzy Zych. Zych. I oni przekonani byli, Zbecja szukała Zbycha, Zycha. Jerzego Zycha szukała. Bardzo długo. Ale nie znali mojego autentycznego nazwiska Krzeliński. I to mi uratowało życie. Natomiast większość kolegów, którzy nie potrafili jakoś zatrzeć za sobą ślady, jeżeli chodzi o nazwiska, no przeszło bardzo ciężkie chwile. Wyroki, część uciekła na zachód, wracali po latach, to już byli ludzie wytrąceni z życia. Smutne dzieje, tragiczne dzieje, wszystko bardzo smutne. Ja muszę wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy bardzo, bardzo tragicznej i smutnej. Mianowicie, w czasie naszego, że tak powiem, przygotowania do obrony Zimnego Dołu, zgłosił się do naszego oddziału facet w butach i w spodniach SS-mana. Autentyczny SS-man. Podszedł do dowódcy, do Antka i prosił, że on chce przyłączyć się do działu. Jak pan się tu zjawił? Słuchajcie, i ten facet opowiada rzecz nieprawdopodobną. On pochodził w ogóle z takiej rodziny kolonistów niemieckich pod Grójcem. Oni mieli tam jakiś folwarczek. I ten chłopak skończył gimnazjum polskie. Oczywiście rodzina miała niemieckie pochodzenie, ale w 100% spolszczona, polska rodzina. I on skończył podchorążówkę zawodową. W chwili wybuchu wojny już był plutonowym, podchorążym plutonowym. Jeszcze nie dostał gwiazdki. W chwili wybuchu wojny jego nazwisko było Wagner, niemieckie nazwisko Wagner. W 1939 rok, on jako podchorąży zmobilizowany jest w wojsku i jest w oddziałach Kutrzeby, walczy pod Kutnem, jako podchorąży, polski podchorąży. I dostaje się do niewoli. No, Kutrzeba tam stoczył bardzo ciekawą bitwę. Może jeszcze czytaliście tę historię, to bardzo ciekawa rzecz. On bardzo dzielnie Kutrzeba tam z Niemcami sobie poczynał, mając przecież sytuację beznadziejną, bo tam stosunek siły to było 1:10. Ale on Niemcom tam dużo krzywd narobił, Kutrzeba. To był zdolny facet, generał Kutrzeba. I nasz podchorąży dostaje się do niewoli niemieckiej. Jego ojciec, jak się dowiedział, że on jest w niewoli niemieckiej, przypomniał sobie, że oni mają pochodzenie niemieckie, przyjął Volkslistę, zgłosił się do dowództwa i mówi, proszę wypuścić mi mojego syna, który jest Niemcem. Pokazał papiery, że jest Volksdeutschem, on w międzyczasie sobie szybko załatwił. On zresztą miał autentyczne pochodzenie niemieckie, więc to było bardzo łatwe do załatwienia. I tego chłopaka wypuszczają z niewoli. Tylko, że to Niemcy. Słuchajcie,
Niemcy zaglądają do jego akt, do jego teczki i patrzą, że on jest podchorąży. Skończył polską podchorążówkę. A polska podchorążówka zawodowa miała, proszę was, świetną opinię. No to oni mówią, proszę bardzo, zwalniamy, ale wcielamy do Wehrmachtu. Jak zobaczyli, jaką on miał świetną opinię, wcielają go do SS. I zrobili z niego, proszę was, SS-mana. I on był SS-manem. Jak się zgłosił do naszego oddziału, to ja mówię do Antka, do dowódcy, mówię, słuchaj, ty sprawdź, bo on, sprawdź, gdzie on ci pokaże ręce. I on już się miał tu wypalone wszędzie, SS. I on miał, każdy z nich miał SS wypalone i numer. I numer. Na ręce, na jednej i drugiej ręce. A zresztą on się przyznawał, że on był w SS. Miał te buty SS-mańskie nawet. Te takie niemieckie, nietypowe, proszę ciebie, Soldatenhosen, wiecie, takie, z takimi pompami miał. Tylko marynarkę miał, od jakiegoś chłopa kupił, marynarkę założył. A tam miał same mundurowane SS-mańskie. Antek mówi, co z tym facetem robić? Ja mówię, słuchaj, ja SS-manowi to ja nie wierzę. No jest to Polak, no podchorąży, no. Jezus Maria, no Polak 100%. No i Antek się złamał. Mówi, ja go wezmę. Słuchajcie, jak on się bił na tym ziemnym dole. On tam był także przy tym stogu siana. Dostał serię z pistoletu maszynowego, 11 kul. Zemdlał i zaczął się czołgać. Jak zorientował się, że Niemcy już idą telarierą i rannych dobijają, to on się uciekał, czołgał się, uciekał, już nie mógł chodzić, bo był wykrwawiony. 11 kul miał. I ten las wówczas miał bardzo wysokie poszycie. Były, wiecie, jeżyny, jakieś takie krzewy i tak dalej. I wczołgał się. I zemdlał. Myśmy już następnego dnia, kiedy żeśmy tam w tym jazgarzewie się tam znaleźli, z tego cmentarza żeśmy już wyszli i po tych stodołach jazgarzewskich żeśmy tam się, że tak powiem, dekowali, dowiedzieliśmy się, że mogą być ranni. Wobec tego daliśmy znać naszej łączniczce, tej Wisłockiej, właśnie o której mówiłem, że niedawno zmarła, parę dni temu zmarła Zosia Wisłocka. Otóż daliśmy jej znać, Zosi, żeby ona tam pojechała i sprawdziła, czy tam nie ma naszych rannych w tym lesie. Wyobraźcie sobie, że ona go znalazła. On był nieprzytomny. Leżał w krzakach nieprzytomny. Załadowała go na wóz, wynajęła od chłopa wóz, załadowała go na wóz, przykryła go takim chruszczem tak zwanym, połanem i takimi gałęźmi. W okoniku ubrała się za chłopkę, nałożyła sobie taką chustkę chłopską, no i jedzie. Zatrzymał ją patrol niemiecki, Paschalsinor. No, on mówi chrust. No. Na szczęście nie sprawdzali magnetem, bo by go dobili. I wywiozła go. I teraz wy zapytacie, jak to się stało, że on ocala. Słuchajcie, nieprawdopodobne, to jest filmowa historia. No wiecie, jak on dostał te 11 kul ze mną i po godzinie obudził się. Co się okazało? Niemcy szli, jak zdobyli zimny dół, szli telarierą i mordowali i palili.